wymienię kolejne choroby i od nowa będziemy zajmowali się kolejnymi problemami. Osoby, które wczoraj pomagały w uzdrawianiu i które były przygotowane pierwszego dnia w poniedziałek, proszę by ci współpracownicy w służbie uzdrawiania przyszli teraz do przodu, abyśmy mogli tym osobom służyć. Proszę, przyjdźcie tutaj szybko. Chcemy być teraz się zająć tymi chorobami, które wymieniłem. Zobaczymy te świadectwa, powiemy o nich głośno i potem zajmiemy się kolejnymi problemami. Proszę, podejdźmy teraz do tych osób i usłyszmy i będziemy oczekiwali na zdrowienie teraz. Bóle głowy, kręgosłupa i problemy z nogami. Myślę, że dzisiaj w tej ostatniej części naszej tutaj służby uzdrowienia będziemy mogli zajmować się tym wszystkim, którzy są w jakikolwiek sposób dręczeni. Wierzę, że dzisiaj z tego miejsca wyjdzie wiele demonów. Jeżeli gdzieś ktoś przyszedł z czymś, co go dręczy, to ja chcę już to ogłosić i zapowiedzieć, że jeśli przyszedł z tym dręczeniem, masz pełne prawo, masz pełną możliwość wyjść bez tego, wyjść całkowicie wolny w imieniu Jezusa. I sprawdźcie, czy są te bóle, czy nie. A tutaj coś się wydarza? Kręgosłupa. Głowy. Kręgosłupa i głowy. Czy teraz odszedł? Teraz odszedł. W tym momencie? Dziękuję Bogu. Halleluja. A tutaj? Mniej boli głowa, czy przestała, tak? Halleluja. Czy możemy podziękować Bogu za te pierwsze uzdrowienia, te pierwsze małe, może dla niektórych duże uzdrowienia. Halleluja. Teraz chcę zająć się pozostałymi chorobami.
Później będziemy zajmować się uwolnieniami. Pozostałe choroby, jakieś dolegliwości wewnętrzne, za chwilę będziemy mogli się tym zająć. Co tutaj się wydarzyło? Co? Tak, przestaje mi krzyżę, bo już od 3 tygodni mam bóle, tak? To znaczy częste nawrotki, takie reakcje, kiedy chyba mogę się schylać. A jak wcześniej było przed uzdrowieniem? Jak blisko się schyliliśmy? Tyle? Ja mam się schylić, no ale tak po malutkę. Aleluja! Skąd jest Pani? Po prostu przyszła Pani tak z miasta na tę imprezę. Dostała Pani zaproszenie, a potem uzdrowienie. O Jezus! Aleluja!